pytany o skojarzenia związane z pojęciem zdrady narodu wypalił. To jest pojęcie nazistowskie. Nie ma żadnego narodu, dlatego też nie ma zdrady narodu. Na ripostę nie trzeba było długo czekać. Szef alternatywy dla Niemiec, Jörg Meuthen, odpowiedział na Facebooku, że oczywiście naród niemiecki istnieje, podobnie jak istnieje naród włoski, hiszpański, francuski i turecki. Rozgorzała dyskusja na temat narodu, czym jest, czym nie jest i czy w ogóle istnieje. Dotyczy ona nie tylko Niemiec, gdyż Zieloni od dawna uczestniczą w tak zwanym marszu przez unijne instytucje, narzucając im swój punkt widzenia, zarażając przedstawicieli innych formacji politycznych. Można by więc powiedzieć, że lider Zielonych lekkomyślnie odsłonił sposób myślenia tak zwanych unijnych elit. Podważają one tradycyjną definicję narodu, nawiązującą do poczucia własnej tożsamości etnicznej, tradycji, kultury, także języka i, co bardzo ważne, poczucia świadomości narodowej. Przytoczona wypowiedź dotyczyła oczywiście Niemiec. Nie może więc dziwić, że w Niemczech zawrzało. Naród to po niemiecku das Volk i jako taki das deutsche Volk wymieniany jest w konstytucji naszych zachodnich sąsiadów. Notabene w Berlinie nad Reichstagiem widnieje napis dem deutschen Volke, czyli narodowi niemieckiemu. Na tej podstawie lider AfD twierdzi, że słowa jego politycznego przeciwnika godzą w niemiecką konstytucję. Czy można więc domagać się ścigania szefa Zielonych przez Federalny Urząd Ochrony Konstytucji? Nie jest to jednak wyłącznie spór liderów dwóch niemieckich politycznych partii, które nie weszły do koalicji rządowej. Sprawa, jak wspomniałem, ma szerszy wymiar. Przypomnę, że w pierwotnej wersji Zieloni mieli wejść do rządu w ramach tzw. jamajskiej koalicji. Robert Habeck nie tylko przewodzi partii Zielonych w Niemczech, ale jest doktorem filozofii i pisarzem. Niedawno książkę napisał też inny znany polityk partii Zielonych, były minister spraw zagranicznych Joschka Fischer, który straszył, że w Unii Europejskiej mamy obecnie do czynienia z neonacjonalistycznym atakiem na liberalną demokrację. Jego zdaniem neonacjonaliści, którzy stawiają na pierwszym miejscu wolę narodu, dążą do rozbicia liberalnych elit, określając je zdrajcami narodu. To istnieje naród czy nie? A jeśli nie, to co proponują w zamian? Oferta znalazła się na sztandarach rewolucji 1968 roku, której 50. rocznicę właśnie obchodzimy. Znani socjologowie, publicyści i politycy dowodzą, że demiurdzy rewolucji 68 roku doszli do wniosku, że lud zdradził rewolucję. Dlatego zastosowali zabieg zrekonstruowania podmiotu rewolucyjnego. Podmiotem tym stał się multikulturalizm jako religia polityczna, odrzucający chrześcijańską cywilizację europejską. W ich optyce należy odejść od rządów ludu, czyli narodu, a postawić na rządy szczerych demokratów, żeby użyć sformułowania Nigela Farage'a, szamanów Unii Europejskiej, czy jak chcą inni, kreatorów postępu. Eksperymentu takiego ludzie już doświadczyli 100 lat temu, gdy w Związku Sowieckim podjęto utopijną próbę budowania narodu politycznego. Dziś doświadczamy wcielania w życie koncepcji europejskiego narodu politycznego. Zaangażowani są w to nie tylko Zieloni, ale wielu prominentnych przedstawicieli większości grup politycznych w Parlamencie Europejskim. Zrzeszyli się oni w tak zwanej grupie Spinellego, czyli włoskiego komunisty, który w swoim znanym manifeście z Ventotene postulował likwidację państw narodowych. Manifest powstał na wyspie Ventotene w czasie II wojny światowej. Czy do dziś testament Spinellego został w szczegółach wykonany, skoro szef niemieckich Zielonych twierdzi, że naród nie istnieje? Jak na przykład odczytywać skrót ONZ, Organizacja Narodów Zjednoczonych? Czy w nazwie tej zawiera się semantyczna pomyłka? A co z zapisem prawa do samostanowienia narodów zawartym w Karcie Narodów Zjednoczonych? Unia Europejska w swojej koncepcji integracji wzoruje się na Stanach Zjednoczonych. Tu jednak napotykamy na kolejny problem, gdyż Konstytucja USA zaczyna się od słów my naród, we the people.
czy warto podążać za przywidzeniami europejskich rewolucjonistów 68 roku, które w Polsce uosabiała Unia Wolności, a teraz jej spadkobiercy? Czy może lepiej wsłuchać się w słowa papieża Franciszka? Kilka lat temu mówił on w Parlamencie Europejskim: musicie wziąć na siebie odpowiedzialność za podtrzymywanie demokracji, demokracji narodów Europy. Diagnozował, że w Unii Europejskiej rośnie nieufność obywateli do instytucji uznawanych za odległe, dalekie od wrażliwości poszczególnych narodów. Uważam, mówił papież, że Europa powinna być rodziną narodów. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Drodzy Państwo, dzisiaj, jak wiemy, przypada święto Matki, Dzień Mamy. Również młodzi słuchacze Radio Maryja oczywiście gromadzą się już na Jasnej Górze, by tam spotkać się, by tam szczególne modlitwy i również życzenia, życzliwość zanosić dla swoich mam. I przy tej okazji my również pragniemy dzisiaj uczynić taką krótką refleksję, można powiedzieć, porozmawiać. Pragniemy i uczynić refleksję na temat etosu matki, jak dzisiaj, można powiedzieć, w dobie zagłuszania obecności i ważności rodziny, rodziców, mówimy o ataku na rodzinę, relacji dzieci do rodziców, to wszystko jest przesuwane, to wszystko jest też zatruwane. Jak dzisiaj rozumieć właśnie etos matki, jak go chronić, jak go przedstawiać właśnie coraz bardziej światu, no, we właściwym świetle. Naszym gościem, drodzy Państwo, jest pani redaktor Ewa Polak-Pałkiewicz, również autor wielu, wielu ciekawych książek i tutaj pozycji również dziennikarskich. Witamy serdecznie na naszej antenie, pani redaktor. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Święcie uchwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. No właśnie, dzisiaj w szczególny sposób znaczenie mamy. Wiadomo, że ktoś powie, normalny człowiek wie, co na ten temat ma powiedzieć i czym jest mama, czym jest matka dla współczesnej rodziny. Natomiast te pewne zagrożenia i te przesunięcia są też bardzo niebezpieczne. Właśnie. Ja, przygotowując się do tej dzisiejszej rozmowy z Państwem, zajrzałam sobie do historii tego święta i okazuje się, że bardzo jest to pouczająca historia, ponieważ Dzień Matki ma dosyć krótką historię. Był inspirowany, zainicjowany przez Amerykankę, panią Ann Jarvis, w 1905 roku, która była pogrążona w wielkim smutku i rozpaczy do śmierci swojej mamy. I doszła do wniosku, że za mało wdzięczności jest w sercach ludzkich wobec miłości matki, wobec wielkiego wysiłku wychowania dzieci. I postanowiła uczynić sprawę publiczną. Bardzo energicznie się do tego zabrała i już kilka lat później, w 1914 roku, Kongres Amerykański ogłosił świętem narodowym dzień, jak pani Ann Jarvis to nazwała, Dzień Matczynej Pracy. Początkowo tak to się nazywało. Bardzo, bardzo takie niezwykłe tutaj jest to, że pani Ann miała misję taką, to co właściwie wniosło, żeby rzeczywiście te uczucia ludzkie zostały poruszone, żeby społeczeństwo protestanckie, które było dosyć mocno zagrywane i tak dłużej dysponowane, żeby ono zaczęło myśleć troszkę innymi kategoriami. Jednak to święto w Stanach Zjednoczonych dosyć szybko przerodziło się w taki festiwal komercji, po kartę z wygrupowanymi życzeniami. Pojawiło się na wszystkich sklepach czekoladki z drukiem. Ona doszła do wniosku, że to zupełnie święto jej chodziło. Proszę sobie wyobrazić, że 10 lat później sama została aresztowana podczas obchodów Święta Matki w Stanach Zjednoczonych, ponieważ protestowała bardzo gwałtownie przeciwko takiemu wykorzystywaniu wniosłego powodu, dla którego to święto chciała właśnie jakoś spopularyzować tę matczyną miłość. To może się wydawać nam takie w tej chwili troszkę zabawne, ale rzecz jest oczywiście poważna. Mam wrażenie, że w kulturze protestanckiej zawsze był pewien deficyt uczuć, a jednocześnie protestanci z drugiej strony tak
swojej religii, religijności, w życiu duchowym, bo się zasują na uczuciach. I to wywołuje pewne reakcje jakiegoś takiego nadmiaru, czy wypowiadania się w pewnym czasie. Jednym słowem pewien brak równowagi. Natomiast właściwe podejście do tego wspaniałego daru, jakim jest macierzyństwo, znajdujemy w naszej kulturze, kulturze katolickiej. I bardzo, bardzo sobie przy tej okazji zdać sprawę z tego, że prawdziwa era macierzyństwa, tego właśnie macierzyństwa i duchowego, i fizycznego, podniesionego do rangi no, wielkiej godności kobiety, wielkiego wniosłego powołania, rozpoczęła się wraz z macierzyństwem Matki Bożej i narodzinami Pana Jezusa. Jak bardzo ta zmiana jest istotna i była istotna w historii ludzkości, świadczy najlepiej fakt, że wcześniej, czyli w erze starożytnej, w kulturze pogańskiej, mówiło się, że powołaniem kobiety jest tak naprawdę bycie niewolnicą lub nierządnicą. Dopiero ustanowienie przez Pana Jezusa sakramentu małżeństwa i wraz z nim właśnie podniesienie kobiety do godności żony i matki spowodowało tak istotną zmianę w podejściu do tego, czym jest powołanie kobiety. I zarazem w traktowaniu tego powołania jako no po prostu czegoś niezwykle cennego. To musi cała kultura czcić i cenić. No właśnie, pani dyrektor, przepraszam, proszę. Jeszcze tylko, tak. Tylko dopowiem taką jedną rzecz, która wydaje mi się uchodzi w tej chwili nawet historykom troszkę z pola widzenia. Mieszko I, kiedy przyjął chrzest, on oddalił od siebie 7 tak zwanych jego żon, czyli 7 nałożnic. Właśnie przyjęcie chrześcijaństwa przez niego, przyjęcie chrztu, przyjęcie wiary katolickiej spowodowało, że całkowicie zmienił stosunek do kobiety, która jest również matką, prawda? Do żony, która jest również matką. I tak samo Feliks Koneczny, wybitny polski historyk, znawca naszych dziejów, akcentował, że cywilizacja chrześcijańska opiera się na 3 najważniejszych cechach. To jest zniesienie niewolnictwa, małżeństwo monogamiczne i zniesienie zemsty jako prawa. Prawda? Więc my jesteśmy, mówiąc o święcie matki, my tak naprawdę powinniśmy dodawać żony i matki, prawda, jako katolicy. Żona i matka to jest to jedno powołanie. Dziś mówi się bardzo często, skoro jesteś matką, no to zostaniesz też i żoną, prawda? Tak dosyć pospolicie się uważa coraz częściej i to nawet w kręgach, no niestety, katolickich. A dawniej mówiono, jeżeli jesteś żoną, to zostaniesz matką, prawda? Czyli tutaj się przejawia ta prawdziwa cześć i prawdziwe uznanie no, tej wielkiej zmiany, jaka nastąpiła w historii świata, właśnie wtedy, kiedy macierzyństwo Matki Bożej podniosło fizyczne macierzyństwo do tak niesłychanej rangi. No właśnie, dzisiaj możemy powiedzieć, jedna rzecz została przepracowana, pani redaktor, taka pozytywna, że udało się wybić to marksistowskie też, ale też jakieś takie liberalne poczucie, że na przykład wielodzietność jest jakąś skazą, prawda? Kiedy widzimy już teraz mamę czy rodziców z kilkorgiem dzieci, nikt się nie dziwi, nikt nie myśli, jakiś tam ten stereotyp został zwalczony, tak myślę, ufam. Natomiast jeszcze ciekawa rzecz, prawda, że te wszystkie liberalne media, nie tylko świat współczesny, niesamowicie tutaj jest promocja feminizmu, prawda, ta podkreślona kobiecość we wszystkim, prawda, aż do przesady. Natomiast jeszcze to macierzyństwo, no tak musi się przebijać współczesnie. No więc właśnie tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że ten ład rodzinny, o którym my mówimy jako katolicy, prawda, kiedy łączymy macierzyństwo z sakramentem małżeństwa, z wiarą w to, że Pan Bóg, jako stwórca, ustanowił
kobietę i mężczyznę, i kobieta jest zależna od mężczyzny, prawda? Otóż ten właśnie ład taki religijny jest cały czas zagrożony przez wpływy rewolucji, przez faktyczną, dziejącą się w świecie rewolucję od już wielu, wielu lat, prawda? Tą rewolucję kulturową, która bardzo subtelny sposób czasami redefiniuje dobro i zło i czyniąc złą swoim najwyższym kryterium. Niestety właśnie to się dzieje przy okazji wyciągania na powierzchni bardzo plugawych różnych perwersji i te właśnie perwersje stanowią nieustanną jakąś przeszkodę do tego, żeby w świecie kultury chrześcijańskiej, czyli tej cywilizacji łacińskiej, prawda, żebyśmy mogli powrócić do normalnego, czyli tego właśnie chrześcijańskiego, opartego na prawdzie o człowieku, o przez nią Panu Bogu, modelu rodziny. I wtedy i matka, i dzieci, niezależnie od tego, ile ich jest, prawda, i czy rodzina jest biedna, czy zamożna, one wtedy znajdują źródło wielkich sił, po prostu korzystając z łaski Bożej, prawda, nie negując tego prawidłowego ładu. Kobiety bardzo często negują jednak tę zależność od mężczyzny. W tej chwili są poddane takim wielu pokusom, prawda, że one to wszystko lepiej urządzą niż mężczyzny. Starają się być głową rodziny, głową domu. No i to owocuje także wycofaniem się mężczyzn z tej swojej wiodącej roli. Tak wspominam o tym, bo to wydaje mi się nie jest wcale margines tego naszego dzisiejszego pięknego dnia, pięknego święta. To wszystko jest ze sobą powiązane i pamiętajmy o tym, że faktyczna obrona życia dzieci poczętych, to jest właśnie obrona przez ich rodziców, przez matkę i ojca i to nawet jeszcze zanim to dziecko się pocznie, prawda? Zanim przecież oni podejmują jakąś decyzję. I to na przeszkodzie urodzeniu się ich dziecka nie stanie ani żaden polityk, ani żaden powiedzmy jakiś zdeprawowany człowiek czy organizacja, jeśli oni sami w swoim sercu i swoim umyśle podejmą taką decyzję, że oni chcą mieć, pragną mieć to dziecko, prawda? I będą go bronić. W ten sposób będą prawdziwymi obrońcami życia i tego bardzo serdecznie życzę w tym dniu młodym mamom, tym mamom, które myślą o swoich dzieciach już poczętych, czy jeszcze, które chciałyby na ten świat wydać, prawda, i tym wszystkim mamom, które już cieszą się swoim potomstwem, wiele, wielu łask Bożych życzę dla nich i takiej prawdziwej radości płynącej z tego cudownego daru, który nie ma żadnych odpowiedników na świecie. Rzeczywiście jest to coś niepowtarzalnego, coś cudownego, wzniosłego i bardzo, bardzo uszczęśliwiającego. Tak jest. I też dziękujemy, można powiedzieć, coraz liczniejszemu gronu tych mam, które bardzo odważnie, nieraz można powiedzieć, mówią publicznie, prawda, że ich powołaniem i największą karierą jest bycie matką, czyli stoją po tej dobrej stronie, mówimy, mocy, świadczą niejednokrotnie, pewnie gdzieś są spychane na jakiś pewien margines, ale to jest nieważna dla nich cena, mówią o tym, będąc, no nawet nie chodzi o to, żeby teraz rozdzielać, że, ale nawet i politykami, czy jakimiś osobami no, znaczącymi, można być w tym świecie, o tym właśnie mówią, to macierzyństwo podkreślają, przedstawiają oczywiście w pełni także rodziny, bo musimy pamiętać, że też występują pewne takie fanaberie, że ktoś, a to są już, liczę, że marginesy, że ktoś traktuje dziecko jako taką prywatną własność, że po prostu w pewnym momencie, tak jak się ma pieska czy kotka, to je, tu się zachciewa komuś, no, kobiecie dziecka, prawda? To jest no właśnie, tak. I tutaj ojciec ma rację, że w tej chwili się trochę tak czyni bohaterkami te samotne matki, prawda? Czy gwiazdy. Tak, bo jest samotność, które... a samotność z wyboru dla pewnego bycia gwiazdą, prawda? Tak, które czynią no takimi maskotkami swoje dzieci, z nim do twarzy, prawda, z dziećmi, z którymi się pokazują i uważa się to za taką sympatyczną ekstrawagancję
czy też taką modę, prawda? To jest oczywiście bardzo niebezpieczny trend kulturowy i trzeba być świadomym, że jest to narzucone, że jest to coś po prostu sztucznego, wymyślonego dla takiego ubarwienia życia kultury masowej. Jest to w gruncie rzeczy to człowieka, to nawet samą kobietę w jakiś sposób zubaża i unieszczęśliwia, bo w tym momencie maskotka przestaje być po prostu zabaweczką i staje się człowiekiem poranionym, no bo każde macierzyństwo bez ojcostwa, prawda, jest raniące i nie pozwala temu człowiekowi się dobrze rozwijać, w pełni się duchowo rozwijać i psychicznie. Tak, także mamy z takimi rzeczami do czynienia, ale mamy wspaniałą obronę w postaci Matki Bożej, wzoru, jakim jest jej macierzyństwo, pełne dostojeństwa, pełne powagi, pełne wdzięku, pełne uroku, pełne czaru, pełne najprawdziwszego poświęcenia. I bardzo serdecznie życzę, żebyśmy w Polsce wszystkie rodziny, żeby mogły czerpać właśnie z tego najpiękniejszego wzoru Matki Bożej, żony, dziewicy i matki. Niech to będą te życzenia, ta życzliwość dla dzisiaj i wszystkich mam. Też pamiętam o tych, które odeszły, tam już u Pana Boga nagrodę otrzymały. Natomiast wszystkim właśnie tym, które też decydują się teraz w tych może miesiącach, dniach, żeby właśnie zawrzeć związek małżeński, a potem także być mamą, życzymy siły i takiej pewności też od Pana Boga pochodzącej, że to jest tak powołanie. Także odwagi. I odwagi to, oczywiście. No, jako ludzie wierzący musimy mieć odwagę. Jest. Dziękuję bardzo, panie redaktor, pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Z panem mówię. Drodzy Państwo, refleksja o macierzyństwie, tak można powiedzieć, w dniu święta matki, mamy. Tutaj naszym gościem była pani redaktor Ewa Polak-Pałkiewicz. Bardzo serdecznie dziękujemy. Po wysłuchaniu fragmentu z aktualności dnia przychodzi mi pożegnać się z Państwem, dziękując za gościnność w Państwa domach. Życzę dobrej, spokojnej, błogosławionej nocy. Niech nas wszystkich błogosławi, strzeże, zachowa w zdrowiu duszy i ciała Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pamiętasz, jak się u kolan matki papierowymi bawił żołnierzami? Jak wiatr przez okno padł i zmiótł ci wojsko, a tyś zalewał się łez strumieniami. Koiły wtedy troski twe dziecięce, matczyne ręce, matczyne ręce. Koiły wtedy troski twe dziecięce, matczyne ręce, matczyne ręce. A później, gdyś już był harcerzem, ileż to w domu było ambarasu. Gdyś się sposobił do pierwszej wyprawy, w daleką drogę do bliskiego lasu. Gładziły jasne włosy twe chłopięce, matczyne ręce, matczyne ręce. Ty nie wiedziałeś, że o los twój troski często matczysko biedne ze snu budzą. Ty nie widziałeś, jak do krwi otarte dla ciebie, synu, ofiarnie się trudzą. W ciągłych kłopotach i ciągłej udręce, matczyne ręce, matczyne ręce. One cię zawsze przygarniały czule, gdyś był w chorobie, smutku lub potrzebie. One zło wszelkie od cię oddalały, aż na żołnierza wychowały ciebie. W serdecznej trosce i codziennej męce, matczyne ręce, matczyne ręce. A dziś samotna tęskni stara matka za synem strojnym w mundur wymarzony. Pamiętaj o niej, pisz często serdecznie, niech otwierając twój list upragniony znajdą w nich jasną swych nadziei tęczę.
matczyne ręce znajdą w nich jasną swych nadziei tęczę. Matczyne ręce, czy to ci ułani pod Monte Cassino, tam, pod Monte Cassino, napisali ostatnią zbrodnię. A gdy do Polski powrócisz, żołnierzu, jako dojrzały dziś już człowiek czyn, matka wyciągnie ręce swe ku tobie, przytul je mocno do ust swoich synów, przytul je mocno, ucałuj w podzięce, matczyne ręce, matczyne ręce, przytul je mocno, ucałuj w podzięce, matczyne ręce, matczyne ręce. Jest godzina trzecia. Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dzisiejszym solenizantom i jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia. Opieki Matki Bożej, wielu łask Bożych, życzliwości od najbliższych, opieki swoich świętych patronów, aby uśmiech zawsze gościł w Państwa sercach i aby każdy dzień rodził nowe nadzieje. Do życzeń dołączamy upominek muzyczny.
teraz na audycję Papież Polak do rodaków. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Zapewne zgodzą się Państwo ze mną, jeśli powiem, iż do wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II warto i trzeba powracać, by stały się one treścią naszych serc i treścią naszego życia. Dzisiaj chcemy powrócić do pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny. Wysłuchamy homilii wygłoszonej podczas mszy świętej, sprawowanej na wzgórzu Lecha w Gnieźnie 3 czerwca 1979 roku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najdostojniejszy i umiłowany prymasie Polski, drodzy bracia, arcybiskupie poznański, biskupi gnieźnieńskiej prymasowskiej metropolii, czcigodni goście, pozdrawiam was, pasterza, cały lud Boży, żyjący na mojej ojczystej ziemi. Pozdrawiam kapłanów, rodziny zakonne, braci i siostry. Pozdrawiam świeckich, wszystkich. Pozdrawiam Polskę. Polskę ochrzczoną tutaj, przed 1000 z górą lat. Pozdrawiam Polskę prowadzoną tajemnicę życia Bożego przez sakramenty chrztu i bierzmowania. Pozdrawiam Kościół na ziemi moich praojców, w jego wspólnocie i jedności hierarchicznej z następcą świętego Piotra. Pozdrawiam Kościół w Polsce, który od początku prowadzą święci, biskupi i męczennicy Wojciech i Stanisław. Zjednoczeni u boku Królowej Polski, Jasnogórskiej Pani. Pozdrawiam was wszystkich, drodzy bracia i siostry, braterskim pocałunkiem pokoju. Pozdrawiam każdego wśród was, od sędziwego starca do maleńkiego dziecka. Pozdrawiam wszystkich i każdego, stając wśród was jako pielgrzym wielkiego jubileuszu. Oto znowu nadszedł dzień pięćdziesiątnicy, a my znajdujemy się równocześnie duchem w jerozolimskim wieczerniku i równocześnie jesteśmy obecni tutaj, w tym wieczerniku naszego polskiego milenium, gdzie przemawia do nas z jednaką zawsze mocą tajemnicza data tego początku, od której liczymy historię ojczyzny i zarazem historię Kościoła w dziejach ojczyzny, historię Polski zawsze wierny. Oto w dniu pięćdziesiątnicy w wieczerniku jerozolimskim dopełnia się obietnica przypieczętowana krwią Odkupiciela na Kalwarii. Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
Kościół ostateczny rodzi się z mocy tych słów, rodzi się z mocy tego tchnienia przygotowywanych przez całe życie Chrystusa, rodzi się definitywnie, przychodzi na świat jak dziecko wówczas, gdy apostolowie otrzymują od Chrystusa dar pięćdziesiątnicy, gdy przejmują od Niego Ducha Świętego. Zesłanie Ducha Świętego oznacza początek Kościoła, który poprzez wszystkie pokolenia ma wprowadzać ludzi, ludzkość, ludy i narody do jedności ciała, mistycznego ciała Jezusa Chrystusa. Zesłanie Ducha Świętego oznacza początek i trwanie tej tajemnicy. Trwanie bowiem jest stałym powracaniem do początku. I oto słyszymy, jak w Wieczerniku Jerozolimskim napełnieni Duchem Świętym apostołowie zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch mówić pozwalał. Języki obce stały się swoimi, stały się własnymi dzięki tajemniczej sprawczości Ducha Świętego, który wieje tam, gdzie chce i odnawia oblicze ziemi. Chociaż autor Dziejów Apostolskich nie wylicza wśród języków, którymi wówczas zaczęli przemawiać apostolowie, naszego języka, nadejdzie czas, gdy następcy apostołów z Wieczernika zaczną przemawiać również językiem naszych praojców i głosić Ewangelię ludowi, który w tym języku tylko może ją zrozumieć i przyjąć. Znamienne są nazwy tych piastowskich grodów, których dokonało się owo historyczne przeniesienie ducha, a zarazem zapalenia znicza Ewangelii na ziemi naszych praojców. Wraz z tym język apostołów odezwał się po raz pierwszy jakby w nowym przekładzie, w naszym brzmieniu, które zrozumiał lud żyjący nad Bartą i Wisłą i które my do dziś rozumiemy. Grody zaś, z którymi związały się początki wiary na ziemi Polan, naszych praojców, to Poznań, gdzie od najdawniejszych czasów, bo już 2 lata po chrzcie mieszka, osiadł biskup oraz Gniezno, gdzie w roku 1000 dokonał się wielki akt o charakterze kościelno-państwowym. Oto przy relikwiach świętego Wojciecha spotkali się wysłannicy papieża Sylwestra II z Rzymu, cesarzem rzymskim Otonem III, pierwszym królem polskim, wówczas jeszcze tylko księciem, Bolesławem Chrobrym, synem i następcą Mieszka, ustanawiając pierwszą polską metropolię, a przez to samo kładąc podwaliny ładu hierarchicznego dla całych dziejów ojczyzny. W ramach tej metropolii znalazły się w roku 1000 i Kraków, i Wrocław, i Kołobrzeg jako biskupstwa zespolone jedną organizacją kościelną. Ilekroć znajdujemy się tutaj, na tym miejscu,
musimy widzieć i czuć na nowo otwarty wieczernik zielonych świąt i musimy słyszeć mowę praojców, której zaczęły być przepowiadane wielkie dzieła Boże. Tutaj też Kościół w Polsce w roku 1966 rozpoczął swoje dziękczynne Te Deum na tysiąclecie chrztu, w którym miałem szczęście brać udział jako ówczesny metropolita krakowski. Pozwólcie, że dzisiaj jako pierwszy niezbadanych wyroków Bożej opatrzności papież z rodu Polaków wyśpiewam raz jeszcze z Wam to milenijne Te Deum. Niezbadane i przedziwne są wyroki Boże, które kreślą drogi prowadzące od Sylwestra II do Jana Pawła II na tym miejscu. Otwarł się po stuleciach na nowo jerozolimski wieczernik i zdumiały się już nie ludy z Mezopotamii i z Judei, z Egiptu czy z Azji, czy wreszcie przybysze z Rzymu, ale zdumiały się ludy słowiańskie i inne zamieszkujące w tej części Europy. Zdumiały się, iż apostolowie Jezusa Chrystusa mówią ich językami, że w rodzimej mowie opowiadają wielkie dzieła Boże. Kiedy pierwszy historyczny władca Polski zamierzył wprowadzić do Polski chrześcijaństwo i związać je ze stolicą świętego Piotra, zwrócił się przede wszystkim do pobratymców. Wziął za żonę Dąbrówkę, córkę księcia czeskiego Bolesława, która sama już będąc chrześcijanką, stała się matką chrzestną swego małżonka i wszystkich jego poddanych. A wraz z tym zaczęli przybywać do ojczyzny misjonarze pochodzący z różnych narodów, z Irlandii, z Italii, z Niemiec, jak święty biskup męczennik Bruno z Kwerfurtu, jak święty Oton, pamięci Kościoła na ziemi Bolesławów, utrwalił się najwymowniej święty Wojciech, syn i pasterz pobratymczego narodu czeskiego. Znane są jego dzieje na stolicy biskupiej w Pradze, jego pielgrzymowania do Rzymu. Nade wszystko jednak znana i droga nam jest gościna na dworze gnieźnieńskim Bolesława, która miała go przygotować do ostatniej podróży misyjnej na północ, w pobliżu Bałtyku, w stronę Gdańska. Ten biskup wygnaniec, ten niestrudzony misjonarz stał się owym ziarnem, które wpadłszy w ziemię musi obumrzeć, aby wiele przynieść owocu. Świadectwo śmierci męczeńskiej, świadectwo krwi przypieczętowało w sposób szczególny chrzest, jaki przed tysiącem lat przyjęli nasi praojcowie. Męczeńskie zwłoki apostoła biskupa Wojciecha legły u fundamentów chrześcijaństwa na całej polskiej ziemi. I dlatego dobrze, że widzę tutaj przed oczyma ten napis w siostrzanym języku, w języku świętego Wojciecha. Pamiętuj, Ojcze, na swe czeskie dzieci. Niegdyś te bliskie sobie słowiańskie języki brzmiały jeszcze podobniej.
historia językoznawstwa wykazuje to, jak rosły ze wspólnego pnia, słowiańszczyzny, ze wspólnego dnia chrześcijaństwa, dnia wojciechowego, pamiętuj ojcze na swe czeskie dzieci, nie może ten papież, który nosi w sobie spuściznę wojciechową, zapomnieć tych dzieci. I nie możemy my wszyscy, drodzy bracia i siostry, którzy nosimy w sobie to samo wojciechowe dziedzictwo, zapomnieć tych naszych braci. Kiedy dzisiaj uroczystość zesłania Ducha Świętego roku pańskiego 1979 sięgamy do tych fundamentów, nie możemy nie słyszeć obok języka naszych praojców także innych języków słowiańskich i pobratymczych, którymi wówczas zaczął przemawiać szeroko otwarty wieczernik dziejów. Nie może zwłaszcza nie słyszeć tych języków w pierwszych dziejach Kościoła papież Słowianie. Chyba na to wybrał go Chrystus. Chyba na to prowadził go Duch Święty, ażeby do wielkiej wspólnoty Kościoła wniósł szczególne zrozumienie tych wszystkich słów i języków, które wciąż jeszcze brzmią obco, daleko, dla ucha nawykłego do dźwięków romańskich, germańskich, anglosaskich, celtyckich. Czyż Chrystus nie chce, czyż Duch Święty nie wzywa, żeby Kościół, Matka, u końca drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa pochylił się ze szczególnym zrozumieniem, ze szczególną wrażliwością ku tym dźwiękom ludzkiej mowy, które splatają się z sobą we wspólnym korzeniu, we wspólnej etymologii, które mimo wiadomych różnic, nawet i w pisowni, brzmią wzajemnie dla siebie blisko i swojsko. Czyż Chrystus tego nie chce? Czy Duch Święty tego nie rozrządza? Ażeby ten papież, który nosi w swojej duszy szczególnie wyrazisty zapis dziejów własnego narodu od samego jego początku, a także i dziejów pobratymczych, sąsiednich ludów i narodów, na sposób szczególny nie ujawnił i nie potwierdził w naszej epoce ich obecności w Kościele, ich szczególnego wkładu w dzieje chrześcijaństwa. Ażeby odsłonił te profile, które właśnie tutaj, w tej części Europy, zostały wbudowane w bogatą architekturę świątyni Ducha Świętego. Czyż Chrystus tego nie chce? Czy Duch Święty tego nie rozrządza? Ażeby ten papież Polak, papież Słowianin właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy.
się na nią dwie wielkie tradycje zachodu i wschodu. My Polacy, którzy wybraliśmy przez całe tysiąclecie udział w tradycji zachodu, podobnie jak nasi bracia Litwini, szanowaliśmy zawsze przez nasze tysiąclecie tradycje chrześcijańskiego wschodu. Były nasze ziemie gościnne dla tych wspaniałych tradycji sięgających swych początków w Nowym Rzymie, w Konstantynopolu. Ale też pragniemy prosić gorąco naszych braci, którzy są wyrazicielami tradycji wschodniego chrześcijaństwa, ażeby pamiętali na słowa apostoła: jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich. Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, ażeby o tym pamiętali i żeby teraz w dobie szukania nowej jedności chrześcijan, w dobie nowego ekumenizmu, wspólnie z nami przykładali rękę do tego wielkiego dzieła, które tchnie Duch Święty. Bracia i siostry, Chrystus tego chce. Duch Święty tak rozrządza, ażeby to zostało powiedziane teraz, tutaj, w Gnieźnie, na ziemi piastowskiej, w Polsce, przy relikwiach świętego Wojciecha, świętego Stanisława, wobec wizerunku Boga Rodzicy Dziewicy, jasnogórskiej Pani i Matki Kościoła. Trzeba, ażeby przy sposobności chrztu Polski była przypomniana chrystianizacja Słowian, Chorwatów i Słoweńców, wśród których pracowali misjonarze już około roku 650 i z którymi niedawno w Bazylice świętego Piotra w ich chorwackim języku dziękowałem Bogu za więcej niż 1000 lat, 1100, 1300 lat i wiary, i wierności dla Stolicy Apostolskiej. I żeby tutaj była przypomniana chrystianizacja Bułgarów, których książę Borys I przyjął chrzest w roku 864 lub 5. 100 lat przed naszym. Żeby była przypomniana chrystianizacja Morawian i Słowaków. Do nich docierali misjonarze przed rokiem 850, a potem umocnili tam wiarę wielcy apostołowie Słowian, święty Cyril Metodii, którzy przy
przybyli do państwa wielkomorawskiego w roku 863, ażeby była przypomniana chrystianizacja Czechów, których księcia Bożywoja ochrzcił w roku 874 święty Metody. W zasięgu działalności świętego Metodego i jego uczniów znajdowali się także Wiślanie oraz Słowianie zamieszkujący Serbię. Trzeba też, ażeby był przypomniany chrzest Rusi, późniejszy nieco od naszego, bo z daty 988 roku. Wreszcie trzeba przypomnieć ewangelizację Słowian połabskich, obotrytów, obotrzyców, wieletów, serbo-łużycza, chrystianizację Europy, tę oficjalną. Ukończył chrzest Litwy w latach 1386 i 7. Który to chrzest za sprawą naszej błogosławionej królowej Jadwigi umocnił wcześniejszy o 100 lat chrzest księcia Bendoga. Papież Jan Paweł II, Słowianin, syn narodu polskiego, czuje, jak głęboko wrastają w glebę historii korzenie, z których on sam razem z wami wyrasta. Słyszy, ile wieków liczy ta mowa Ducha Świętego, którą on dzisiaj sam przemawia i z watykańskiego wzgórza świętego Piotra, i tutaj w Gnieźnie ze wzgórza Lecha, i w Krakowie z wyżyn Wawelu. Ten papież, świadek Chrystusa, miłośnik jego krzyża i zmartwychwstania, przychodzi dziś na to miejsce, aby dać świadectwo Chrystusowi, żyjącemu w duszy jego własnego narodu. Chrystusowi żyjącemu w duszach narodów, które kiedyś przyjęły Chrystusa jako drogę, prawdę i życie. Przychodzi więc wasz rodak, papież, aby wobec całego Kościoła, Europy i świata mówić o tych często zapomnianych narodach i ludach. Przychodzi wołać wołaniem wielkim. Przychodzi ukazywać te drogi, które na różny sposób prowadzą z powrotem w stronę wieczernika zielonych świąt, w stronę krzyża i zmartwychwstania. Przychodzi wszystkie te narody i ludy wraz ze swoim własnym przygarnąć do serca Kościoła, do serca Matki Kościoła. Do serca Matki Kościoła, której ufa bezgranicznie. Za niedługo skończy się tutaj w Gnieźnie nawiedzenie ikony. Obraz Pani Jasnogórskiej, obraz Matki, w szczególny sposób wyraża jej obecność w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, żyjącego od tylu wieków na ziemi polskiej i na ziemiach ludów pobratymczych. Ten obraz, który od 20 przeszło lat nawiedza poszczególne diecezje, parafie, wspólnoty,